Karolina Owczarz przed galą KSW 61. Karolina, spytam na początku, to porażka z Justyną Chabą. Troszkę zahamowała karierę, czy to poważny jakiś tam odcisk na tobie wywarło, czy jednak pomyślałaś sobie, że to porażki i w tym sporcie są one jakby rzeczą normalną? Porażki w tym sporcie są rzeczą normalną. Tę przegraną walkę z Justyną Chabą przyjęłam totalnie na klatę. W moment wyciągnięte wnioski już w szatni wiedziałam, że muszę zmienić kategorię wagową. Zbijając do 52 czuję się doskonale. Co prawda walka w podwyższonym limicie, bo 53,5 kg, ale wiem, że już teraz wiem, że na spokojnie jak trzeba będzie dociągnąć do tego niższego limitu, to nie będzie żadnego problemu. Także wnioski zostały wyciągnięte po prostu błyskawicznie. Milion zmian w moim życiu, nowy klub, nowe miasto, nowe zupełnie wszystko, nowa kategoria wagowa, więc ja sama się nie mogę doczekać, czy też będę w klatce nowa ja. Nie mieliśmy czasu rozmawiać od tamtego czasu, nie mieliśmy okazji rozmawiać, więc spytam, właśnie zmiana klubu WCA, czy to było potraktowane trochę tym, że w czasach pandemii Shark był zamknięty jako jeden z tak naprawdę nielicznych tych największych klubów w Polsce? Niestety Shark Top Team przez pandemię musiał zostać zamknięty, nie mieliśmy możliwości trenowania. Dla mnie Warszawa zawsze była drugim domem, mieszkałam tam przez 6 lat, więc z automatu w momencie, kiedy klub mój był zamknięty, zaczęłam przybywać tam. W momencie, kiedy wiedziałam już, że walczę w czerwcu, a przyszedł marzec, a klub się nie otwierał, musiałam uzdać się na rozmowę z Łukaszem Zaborowskim i podjęliśmy decyzję, że zostaję na stałe w WCA i to wszystko się układa w tak super całość, ponieważ zostałam fenomenalnie przyjęta w nowym klubie i to jest dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że trenerzy są i wszyscy tak bardzo zaangażowani w moją walkę, a jednocześnie pozostaję w super relacjach z starym klubem. Przyjeżdżają, dopingują, dzwonią, więc to jest po prostu najlepszy możliwy scenariusz. No to spytam o tę wagę, jak zbijanie, co prawda nie do tej kategorii słomkowej, a do catchweightu, no ale jednak to jest dodatkowy wysiłek. Tak naprawdę kategoria słomkowa to jest tylko 800 gramów niżej, ponieważ tam z tolerancją to wychodzi 52,700, a tutaj mamy 53,800. Zbijanie do nowej kategorii bardzo łatwo przyszło, aż jestem w szoku jak łatwo, więc to też daje, to jest jasny sygnał, że trzeba było to zrobić. W ogóle nie odczuwam trudów robienia tego. No jasne, że już trochę zaliczam się teraz tego teamu, który po prostu chętnie by poszedł i coś sobie niezdrowego i mocnego, dużego zjadł, ale myślałam, że będzie dużo gorzej, więc jestem przekonana, że zbicie do tego 52 już nie będzie żadnym problemem. A jak to w ogóle było z tym catchweightem, bo jak tutaj rozmawialiśmy z Moniką, to ona taka była troszkę, nie do końca wiedziała, co powiedzieć na pytanie, kto wyszedł z pomysłem, żeby to był catchweight, a nie kategoria słomkowa. Ja mniej więcej od grudnia już wiedziałam, że będę walczyła na gali KSW 61 i od razu powiedziałam, że nie ma problemu, żebym zrobiła 52,5 kg. Przygotowywałam się od grudnia, stycznia na inną rywalkę. Monika jest no jakby zastępstwem, ale takim no dużo wcześniej wprowadzonym, bo ponad miesiąc temu, ale zgodziła się na walkę mówiąc tylko, że w lekko podwyższonym limicie, czyli do 53,5, bo nie da rady zrobić niżej. Także no ja się na to zgodziłam. Więc to na pewno nie był mój pomysł. No właśnie, twoja rywalka Monika, małe doświadczenie, jedna walka w MMA, ale w Muay Thai, około 50 walk. Tak sobie skojarzyłem, że ty chyba dużo trenujesz z Różą Gumienną. Oczywiście to jest zupełnie inna zawodniczka. Róża 1,75 m, wyższa z 15 cm, no ale jednak pewnie gdzieś te podstawy z tajskiego, z kickboxingu są. Na pewno obecność Róży Gumiennej WCA bardzo mi pomogła w tych przygotowaniach. Jest to zawodniczka no niezwykle doświadczona. Może nie do końca jest w stanie udawać moją rywalkę, ponieważ te warunki to jest około 15 cm różnicy między nimi, ale na pewno mnóstwo cennych wskazówek. Ja pierwszy raz w życiu nie oglądałam swojej rywalki, tylko obejrzałam jakieś highlights, żeby zobaczyć jej styl poruszania się i tyle. Za to Róża właśnie między innymi prześledziła ją, dawała mi jakieś wskazówki, co mogę zrobić, czego lepiej unikać, czego się mogę spodziewać z jej strony, więc no tak, myślę, że w ogóle my z Różą tworzymy taki fajny team WCA. Tak mi się wydaje, zgubiłaś kilogramów, ale przybyło w złocie, bo dzisiaj cała w złocie jest. Blink, blink, tak jest. Jest złoto, ja cała na biało, od mamy piękny łańcuszek nowiutki wjechał, także na szczęście. Jeden taki duży. Dobrze, to na koniec pytam, bo pytam o to każdego. Typowanie walki Jura z Pudzian. Niech zwycięży lepszy. Typowanie walki Jura z Pudzian, podejście drugie. Oni sobie mogą wszyscy typować, bo to nie są moi koledzy klubowi, nie trenują z nimi, w sensie oni nie są naszymi klubowymi kolegami, więc ja nie mogę, jedyna proszę być zwolniona z tego obowiązku.